nie mam pomysłu. Może sobie tu szklarnię zrobimy, co? Ale nie widzę. O, jest tam piach. Dobra, to sobie później tu szklarnię zrobimy. Na razie to zamuruję, zadrewnuję. Ojej, jaki potworek językowy. Zadrewnuję to na razie, co by mi żadne potwory tutaj nie wlazły. Chociaż generalnie nie powinny i tak. Także polecam, tak jak mówię, starsze serie Witchhavena. Nowsze może też, jak chcecie się troszkę pośmiać. Ale moment, nie będę tego drewnował jeszcze, tylko sobie najpierw wytyczę, jakbym tu pokoje widział. Tu sobie wytnę wejście do domku, może jedno. Dzień dobry, panie prosiaczku. Tutaj drugie na jakiś ogródek, powiedzmy. Ogródek bez... Ale będzie zajebisty ogródek, nie? Przecież moment, nie, bo tu będzie ziemia, znaczy się podłoga. Jeszcze, więc wyższe to wyjście musi być, o takie. O, dokładnie, to będzie podłoga jeszcze. Co, panie prosiaczku, chcesz mi pan tu wskoczyć? Raczej wolałbym, żeby mi pan tu nie wskakiwał, więc pana zabiję, dobrze? Panie prosiaczku. No właśnie, a powiem jeszcze, Witchhavena był fajny duł, tak, polecam, które serie, tak? To Heretic, Heretic 2, Rune, Doom 1 jeszcze był dość fajny i Blood. Bladzik był fajny. Bladzik jeszcze był fajnie prowadzony i z umiarem były te przekleństwa nawet. Następne serie, no to już tak jak powiedziałem, niekoniecznie mnie to kręci. Dalej. Kolejny zagrajmy, o którym chciałbym powiedzieć, to będzie Mr. Jugged. Nie wiem, czy to 99 na koniec dodawać. Chyba nie, generalnie jak ktoś ma cyferki na końcu, te na ogół są wstawione tylko dlatego, że jego nick na YouTubie był zajęty. Tak jak ja miałem Gimper 1994. Nie, to tylko dlatego, że Gimper samo po prostu było zajęte, nie? Tak samo bodajże Mr. Jugged. Zawsze jak się przedstawia, to cześć tu Mr. Jugged, cześć tu Jugged i tyle. Także nie warto mówić tych numerków. No cóż, przede wszystkim muszę przyznać, że Mr. Jugged ma zajebisty głos i ciekawie to komentuje, że do żadnej serii u niego jakoś tak dłużej nie przylgnąłem, głównie przez dobór tytułów, chociaż Fira Trójeczkę, tak, Fira Trójeczkę trochę u niego oglądałem, Ace Aventurę też, ale Ace Aventurę to głównie oglądałem, powiem tak, zagrajmy z gry Ace Ventura Psi Detektyw mija się z celem, bo w tą grę się gra, żeby usłyszeć teksty Ace'a i komentarz Zagrajmera tylko w tym przeszkadza. Także oglądałem to Zagrajmy, no nie obraź się, Jugged, ale głównie dla tekstów Ace'a. Oglądałem też dużo u niego, jak grał z Człowiekiem z Vision, kooperację z Duma, naprawdę zajebiście im to wyszło. Dwóch zajebistych gości w zajebistej grze. To trzeba przyznać, że fajnie wyszło. No i co, i dziwi mnie to, że właśnie on ma taką małą popularność. On, Mr. Jugged ma wrzuconych, oj nie wiem, z 800 tych filmów ma, czy 700. A on naprawdę mniej widzów niż ja, on ma niecałe 3000. A czym to jest spowodowane, nie mam pojęcia. Jego materiały są bardzo dobrej jakości, komentarz nigdy nie jest zagłuszany przez grę. Długość odcinków jest w porządku, komentarz jest świetny, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że może, że to przez dobór gier. Jest wielkim fanem serii Resident Evil. A zagrajmy trochę z tych tytułów, już jest na YouTubie. Może jakby coś oryginalniejszego. Tak, wydaje mi się, że to brak takiej ory. Jest bardzo dobrym zagrajmerem. I właściwie to tyle, no. To jest właśnie przyczyna tego, chyba jego niskiej popularności, że jest dobrym zagrajmerem i nic poza tym. Niczym poza tym się nie wyróżnia. Tego brakuje i wydaje mi się, że to jest powód niskiej ogląda. Oj, dwie pary drzwi muszę zrobić. Mr. Jaggeda. Czekam na jakąś ciekawą serię, teraz bodajże remake Resident Evil będzie nagrywał, więc sobie popatrzę, ale to mnie ta seria nie kręci aż tak, więc też niekoniecznie będę oglądał. No i źle drzwi postawiłem. No ale polecam generalnie, jeżeli kogoś zainteresuje taki dobór gier, to jak najbardziej polecam. A po co drugą parę drzwi w końcu zrobiłem, nie wiem. Teraz tak, jakby sobie tu pokoiki zrobić, zrobimy sobie tak, to będzie taki, powiedzmy, przedsionek.
właśnie taki przedpokój, no, o, zgrabniejsze słowo. Tu będzie, no nie wiem, jakieś coś. Jakieś, tu będzie jeden pokoik. Tu będzie przejście, tu będzie jakiś tam salon, powiedzmy, z wyjściem na ogródek, co? O, tu. A tu będą jakieś tam piece, kotły i zejście do kopalni, o. Tak sobie to ułożymy. No dobrze. To było Mr. Jagedzie, którego polecam. A, tu drzwiczki będę musiał porobić też. To są trzy tacy użytkownicy, których na bieżąco oglądam i oglądam rzeczywiście ich materiałów dużo. Teraz... a, no i jeszcze... Szkoda by było nie wspomnieć o Rock Alone 2K, no Rock po prostu, tak? Kiedyś tam dość negatywnie podchodziłem do jego produkcji, no ale... jak troszkę zacząłem to oglądać, to mimo wszystko mi się spodobało. Dość regularnie teraz oglądam tamte jego produkcje. Co on ciekawego wytwarza? Jednak facet ciekawie gada, da się tego słuchać, muszę przyznać, nie? To co gadałem z Spear of Destiny, no... Mogę powiedzieć, że co wam, chociaż nie będę tego kasował, nie? Wiadomo, że człowiek ma prawo zmienić zdanie. To nie jest nic dziwnego. Ojej, mięsko przez przypadek zjadłem. Polecam, fajnie gra sobie z tym Royem. Głównie ten Roy to jest pozytywnie zakręcony człowiek. I fajny. Ojej, krzywą rzęd tu zbudował, no dobra, nic. Fajnie się ogląda, jak tam sobie razem pykają w jakiegoś Team Fortressa czy coś. Tak samo te vlogi, no może niekoniecznie. To o życiu prywatnym raczej pomijam, bo mnie to nie interesuje, a to akurat prawdę powiedziałem z Spear of Destiny, że nie rozumiem, jak można takie coś oglądać. Ale jeżeli jakiś ciekawy temat porusza, to z chęcią sobie obejrzę i czasami się wypowiem na ten temat, chociaż on ma tyle tych komentarzy, że pewnie 3/4 tego nie czyta, więc... No cóż... Ja też tam, chociaż nie no, komentarze pod filmami staram się czytać. Nie zawsze, a praktycznie bardzo rzadko odpisuję, ale czytać praktycznie wszystkie komentarze czytam, także o to możecie być spokojni. Nie będę musiał drewna zdecydowanie troszkę jeszcze załatwić sobie, bo mi zbraknie po prostu. Zostawię sobie otwór, żeby zejść na dół. I co, i zbuduję ten domek i mi się chyba nie będzie dalej chciało grać. Więc pewnych 2,5 godzin myślę, że nie będzie. No ale zobaczymy, może wpadnę jeszcze na jakiś pomysł, sobie co zrobić. Może ten ogródek. Ogródek bez ogródek. Zrobimy sobie. Teraz może do jakich użytkowników mam uprzedzenia. A mimo wszystko cieszą się dość dużą popularnością. Muszę wam powiedzieć, że najbardziej zaszokowany jestem... użytkownikiem o niku Blade Belliar. Jak sobie obejrzałem to co on produkuje, jakiej to jest jakości, w jakim stylu jest mój komentarz, to naprawdę ja się dziwię, jak można taki chłam oglądać. Gościu w zasadzie nie ma nic mądrego do powiedzenia. To jest to, co cytowałem. Nie, to nie był Witchaven. Pewnie dużo osób pomyślało o Witchavenie, ale to nie był Witchaven. To był właśnie cytat z Blade Belliara grającego w Mountain Blade Warband. Jak to idzie i kurwa pierdolony zamek, coś tam zajebali mi armię znowu, ja pierdolę w chuj, coś tam. Naprawdę... No dobra, może ma taki styl bycia, nie? On tam mówi, że o, Blade Belliar pokazuje jak być sobą, kurwa. Że jak kurwa nie gadaj, że nie przeklinasz, bo kurwa ja wiem, że przeklinasz, bo ja przeklinam. I kurwa nie bądź hipokrytą, bo kurwa wiem, że przeklinasz. Ja dlatego będę przeklinał w Let's Play, bo ty na pewno kurwa przeklinasz. I co? O, creeper mi wybuchł na plecach. I drugi już nadciąga. Byleby mi domku, możesz wybuchnąć, creeperze, bylebyś mi z domku nie zdetonował, dobrze? Możemy się tak umówić? Tak? No, no wybuchnij, no. Tak. No i wybuchłem. Coś tu mam w tej skrzynce fajnego? Nie. Mam mieczyk. Brakuje mi drewna, będę musiał go troszkę skołować. Wezmę sobie siekierkę, no i co, poczekamy sobie, aż będzie... No i jej, no ale creeper mi wysadził. Wejdź się do domku. Takie schodki sobie tu zrobię, potem to poprawię.
No oczywiście Blade Belier ma zagrajmy z Minecraft. Ojej. Ojej, 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 ojej. Dobra, zginął zombie. Co jest w ogóle dla mnie kompromitacją, nagrywanie zagrajmy z Minecraft. Same jakieś tam materiały z Minecrafta, okej, okay, jakieś poradniki, okej, okay, w porządku. Jakieś jednorazowe zaprezentowanie świata, okej. Okay. Czy tak jak to robi na przykład Niezapominajka, czy paru innych użytkowników, przechodzenie takich labiryntów, czy tam poziomów z pułapkami, to jest fajne. U Niezapominajki, powiem wam, obejrzałem to. Niezapominajka 666 kiedyś, a teraz 6000. Obejrzałem sobie całe to, jak tam bawiła się, żeby wydostać się tam z jakiejś pułapki. To fajnie, fajnie się to ogląda, jak gość się męczy i kmini. Ale samo zagrajmy, tak jak mówię, nie trawię tego. U Blade Belliera także się to pojawia. No ale przede wszystkim ten styl komentarza tak mnie razi, że po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dużo rzeczy jestem w stanie zrozumieć, ale tego akurat nie, jak można takie coś oglądać, no. Po prostu to jest 100 razy bardziej widoczne niż u Witcher Vena, a tam jakieś próbuje być śmieszny na siłę, mówiąc, że jego materiały są o plus 25. I w ogóle, i kurwa, bądź co, w ogóle szczytem to był jakiś filmik, kurwa, dzisiaj Blade Belier wam się pokaże, coś tam, jakieś techno disco polo zapuścił, karabin jakiś tam na kulki plastikowe w dupę sobie wsadził, kominiarę na łeb założył i nie wiem, co on chciał tym pokazać. Na pewno nie swoją inteligencję. Tutaj chyba mu brakuje. O fucking shit. O, pająk tu jest! Pająk, 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 pająk. Któremu chyba troszkę brakuje. Może go i obrażam, no ale żadnych innych wniosków na temat tego użytkownika nie mogę wystąpić. No po prostu to takie coś sobą reprezentuje w internecie. No i na podstawie tego wyciągam wnioski, no. Naprawdę. Napisałem mu tam komentarz, swoją drogą, trochę może nie taki, jaki powinien być. Zacytuję go, co będę przed wami ukrywał. On tam ten filmik, Blade Belier pokazuje, jak być sobą, nie? Co sobie ten karabin w dupę wsadzał. No jak to, no beznadziejnie brzmi. No posłuchajcie po prostu, co ja o nim mówię. I przecież to samo to wystarczy, żeby... Ojej. Samo to, jak ten człowiek się zachowuje, wystarczy, żeby sobie o nim opinię wyrobić. Jak to w ogóle beznadziejnie brzmi opowiadanie o tym, co on robi, nie? O, znowu zombie. Dobrze, że ten mieczyk mam. Tam mu napisałem komentarz pod tym, co karabin sobie w dupę wsadza, mu napisałem, że tam Blade Belier pokazuje, bo tam był tytuł tego filmiku. Ojej, ale złowrogie. Blade Belier pokazuje, jak być sobą, to mu tam napisałem, Blade Belier pokazuje, jak być idiotą. Nie, trochę się może zagalopowałem. Trochę go obraziłem, no ale nic. Słowo się, ale się jara wszystko. O, dzień dobry panie zombiaku, a creeper się nie pali, cwaniak. Zombie warto zabijać, bo z nich piórka wypadają. A piórka są potrzebne do strzał. I z kurczaków też piórka wypadają. Chodź. Kości, jeżeli się nie mylę, to chyba możemy przemielić i potem... Drzewka szybciej rosną? Nie, to... Nie mam pojęcia, nie pamiętam, muszę się przyznać. No właśnie, no i co? On mi napisał tam na kanale oj synek, synek. Nie wiem, napisałem mu to oj córka, córka. Potem coś tam napisał mi, to w ogóle już dobitnie utwierdził mnie w przekonaniu, że jest po prostu... Nie boję się użyć tych stwierdzeń idiotą i dresem. Bo mi napisał coś tam... Nie pamiętam dokładnie. Moment, mam gdzieś screenshota nawet zachowanego, bo dość, no... Nie spodziewałem się, że... Jego poziom inteligencji jest aż tak niski, więc sobie zapisałem tego screenshota. Więc zapauzuję na chwilę grę. Już wam to powiem. Gdzie ja to mam tylko? O, jest. Wyślij mi zdjęcie swojej mamuśki, chętnie ją wydupczę. No cóż, no oczywiście jak zobaczyłem taki komentarz, natychmiast zablokowałem go. Nie życzę sobie takich komentarzy na moim kanale, co jest chyba dość zrozumiałe, bo... nikt z was chyba by sobie nie życzył takich komentarzy. No cóż, no i na tym skończyła się moja krótka przygoda z tym osobnikiem.
No i moja opinia na jego temat jest, no jest zdecydowanie negatywna.